Nowy tydzień, nowe newsy. Zaczynamy! W grach cieknie z różnych stron, tym razem od osoby bezpośrednio zaangażowanej. Na Twitterze aktor Lance Reddick, grający Silence'a w Horizonie, wrzucił fotkę z nagrań mock-upowych, oznaczając przy tym, że ciężko pracuje nad Horizonem Forbidden West. To może oznaczać jedynie trwające prace nad dodatkiem, podobnie jak jedynka otrzymała swoje The Frozen Wilds. Tweet już zniknął, ale co i kiedy z tego będzie, możemy tylko zgadywać. Pojawiły się także informacje, jakoby Sony miało szykować remaster lub remake pierwszego Horizona, tak, tej gry sprzed ledwie 5 lat. Wersja gry miałaby trafić na konsolę PS5, być jeszcze ładniejsza od edycji kompletnej na PC-ty z 2020 roku, no a źródło wspomina również, że najprawdopodobniej trwają także prace nad kooperacyjną grą w uniwersum, która miałaby pozwolić na personalizowanie plemion znanych z serii. Szczegółów oczywiście brak, pamiętajcie, że to głównie plotka. W piątkowym flashu wspominałem o planowanym zamknięciu Google Stadia, a w międzyczasie Ubisoft poinformował, że pracuje nad sposobem, by gry posiadane w usłudze Google'a były dostępne dalej na PC-tach graczy poprzez Ubisoft Connect. Szczegóły pojawią się w późniejszym terminie, choć osoby, które po prostu chcą odzyskać kasę od Google'a, też mają taką możliwość. Ivy, do solemnly swear. Jak widać, ostatnio wydany patch 1.6 oraz netflixowe Edgerunners zdziałały cuda, bo gracze chcą więcej cyberpunka. Na Change.org powstała petycja, za pośrednictwem której gracze zwracają uwagę, że chcieliby dostać drugi dodatek. Oryginalnie planowane wsparcie dla gry zakładało minimum tyle dodatków, ile otrzymał Wiedźmin 3, czyli 2, ale wraz z zapowiedzią Widma Wolności postawiono sprawę jasno i gra ma otrzymać tylko jedno rozszerzenie. Sama petycja pewnie zdziała niewiele, ale miło zobaczyć takie zaangażowanie graczy. Znam cię, bogobójco. Znany branżowy wyciekacz Tom Henderson przekazał informację, że nadchodzący God of War Ragnarok ma być zbliżony długością do poprzedniej odsłony serii i tym samym wymagać maksimum 40 godzin do wbicia calaka. Wątek główny to około 20 godzin, w tym 3,5 godziny cutscenek, a zadania poboczne to drugie tyle, z czego około godzina to przerywniki. Jeśli opierać się na danych z serwisu How Long to Beat, wychodzi na to, że Ragnarok będzie nawet krótszy od poprzedniej części, bo tam podane informacje wskazują, że wbicie 100% to około 51 godzin. Zobaczymy w swoim czasie. Disco Elysium to chyba najbardziej charakterystyczny RPG ostatnich lat i ogromny sukces, jaki osiągnęła gra, na pewno należy zawdzięczać zaangażowanemu w grę utalentowanemu zespołowi. Ogłoszono jednak, że osoby stojące na czele tego sukcesu, czyli reżyser kreatywny, główna scenarzystka oraz reżyser artystyczny, zostali zmuszeni do odejścia ze studia. Disco Elysium 2 podobno nadal powstaje, ale gracze obawiają się, czym będzie sequel, jeśli przy pracy nad nim brakuje osób odpowiedzialnych za tak ważne części oryginału. Czy słusznie? No, czas pokaże. Koniec na dzisiaj. Miłego tygodnia Wam życzę.